Niewątpliwie rok 2019 był moim rokiem i teraz mam obronę pierwszą pasa, także myślę, że zamkniemy ten rok z przytupem. Doskonale pamiętam, jakie to uczucie być mistrzem Fenu i teraz zrobię wszystko i jestem pewny, że pas wróci na właściwe miejsce, czyli na moje biodra. Sytuacja jest bardzo poważna. Wierzbicki jest byłym mistrzem, Zadora jest aktualnym mistrzem, ale obaj będą chcieli tego wieczoru założyć pas Fenu na biodra. Wiele osób będzie chciało odebrać mi te dwa tytuły, będzie chciało mnie zrzucić z tronu. Czekam, niech przyjdzie, pas leży na stole, zapraszam do rywalizacji. Dominik nie jest tak mocny, jak mu się wydaje, a ja mu to udowodnię 12 października w oktagonie. Japoński dwal, ksywa niewzięta przez przypadek. Wierzbicki bardzo mało broni tych low-kicków, więc myślę, że ta noga po raz kolejny będzie wyrąbana. Rąbię to się drzewo na rozpałkę, a my będziemy boksować na moich warunkach, także niech Dominik nie będzie taki pewny siebie, na pewno będzie ogień. Znakomicie walczy Wierzbicki. Rewelacyjnie! Zadora idzie po mistrzowski pas, robiąc to drzewo z nowego Asomcza coraz bardziej! Kibiców na pewno na trybunie będzie dużo, córka za telewizorem, żona na trybunie, wszyscy bliscy, wszyscy znajomi będą głośno dopingowali, także ściany będą tym razem pomagały, nie tak jak do tej pory. Na pewno po mojej stronie będzie szybkość, determinacja, technika, precyzja, także jestem spokojny o wynik tej walki. Wojtek, chcesz pas? Zapraszam. Pamiętaj, że japoński dwal ścina nawet zgorzeleckie drzewo. Dominik, możesz starać się ścinać zgorzeleckie drzewo, ale musisz uważać, żebyś przy tym sam nie oberwał obuchem.